Ciężko uwierzyć, ale miałem na sobie jakieś 20 kleszczy. Na torebce pojawiło się ich z co najmniej 8, nawet na książkę weszło ze 3. Zatem no niestety, ale trafiliśmy na jakieś gniazdo. No skąd one, co one przyfruwają tutaj do cholery? Przecież go nie miałem przed chwilą na ręce. Rozdzielił się? Nie, to z noża został. Nie. Nie jest podział tak szybki. Ewolucja nie może zachodzić tak szybko. Po prostu to jest niemożliwe. Źródła szczęścia według Chmielewskiego. Daj suba, a pokażę ci jak przeżyć. To uczciwe. Dostałem ambitne zadanie, żeby załatwić trochę warzyw na obiad, zatem pomyślałem sobie, że po prostu pojadę do lasu i nazbieram pokrzywy i podagrycznika, ponieważ jadąc do sklepu oczywiście nie kupię nigdzie ani pokrzywy, ani podagrycznika. Poza tym w lesie jest on całkowicie za darmo, zatem można zbierać tyle, na ile się ma ochotę, a pokrzywy i podagrycznika w lesie jest pełno, zatem bierzemy sobie nóż i zaczynamy zbierać tą pokrzywę. Niektórzy się pytają, czy pokrzywę można zjadać na surowo. Otóż nie ma jakichś dużych przeciwwskazań, jednakże pokrzywa ma właściwości parzące. Zatem, żeby sobie po prostu nie poparzyć ust oraz gardła, no musimy się jakoś tych substancji parzących pozbyć. Zatem ja zalecam po prostu zalanie pokrzywy wrzątkiem. Aczkolwiek są także metody, które mówią, że można na przykład ją przewałkować wałkiem i wtedy właściwości parzące będą mniejsze. Oczywiście o tej porze roku właściwości parzące są dosyć małe, więc o tej porze roku można zbierać i zjadać jeszcze ewentualnie na surowo. No w późniejszym okresie niestety pokrzywa jest już bardzo parząca i nie nadaje się moim zdaniem do zjadania na surowo. Pokrzywa, jak widzicie, nie jest teraz jakaś... Mogę ci przerwać? Co? Co? Kleszcz, patrz. No taki mały... Okej. Chcę go zabić, a nie idzie. Dobra. Dobra. No. Pokrzywa, jak widzicie, nie jest teraz jakoś bardzo parząca, zatem mogę ją złapać i po prostu nie parzy mnie, tak? Natomiast no, w pewnym ułożeniu jednak delikatnie może oparzyć, zatem jeżeli chcecie zjeść na surowo, możecie zrobić coś takiego. Na przykład wziąć liść, zawinąć go. Zawinąć go. Powałkować. Pozgniatać. No i zjeść. Jednak nie zalecam dużych kęsów, a malutkie kęsy. Znów sobie co najmniej 2 kleszcze. No i zjedliśmy pokrzywę na surowo. Nic się nie stało, w ogóle się nie poparzyłem. Zatem można ją po prostu rulować i wystarczy. Idziemy po ręce, na ręce. Tu? 3. Kurwa, co to tyle też? Nie wiem. Ale jest tragicznie. No normalnie coś niesamowitego. Poszedłem nazbierać pokrzywy i się okazało, że jest tu całe mnóstwo kleszczy, które po prostu sobie chodzą i chyba tam było jakieś gniazdo, zatem no niestety, ale musimy zmienić miejsce zbioru i po prostu się ewakuować. Zatem po prostu muszę pójść dalej i spróbować nazbierać coś tam. Tym razem położę tą pokrzywę na po prostu na białej reklamówce i sprawdzę, czy te kleszcze się nie pojawiają, bo z kleszczami pokrzyw na pewno nie zamierzam zbierać. Także idziemy dalej. Widzicie małego włóczęgę? Mamy tu do dyspozycji trochę pokrzywy, zatem ja po prostu rzucę reklamówkę. Jeżeli się znów pojawią, no to po prostu będziemy sobie ten zbiór musieli odpuścić, no bo
Nigdy mi się w życiu tak nie zdarzyło, żebym miał tyle kleszczy na sobie, a do lasu chodzę już bardzo długo. Jak widać, test białej torby nie wskazuje na obecność tutaj kleszczy, zatem po prostu stężenie ich w lesie tutaj może nie jest aż tak duże, aczkolwiek w tamtym miejscu po prostu było okropne, wręcz no niesamowite. Patrz, ładzi, widzicie? Czyli jednak jest. Widzicie, jeszcze gdzieś jeden. Wyżej. Jak widzicie, jeszcze gdzieś jeden cholernik się znalazł i mi chodzi. Pozbądźmy się go. Patrz, jak cholernik bija. Się cholernik wbija. Nie ze mną takie numery. Mały skurczybyk zażegnany i zabity. Jednakże no wam powiem, że jak przyjdę do domu, to się obejrzę kilkakrotnie, ponieważ właściwie przed chwilą całkowicie się przejrzałem, na ile mogłem. A jednak gdzieś jeszcze jeden tutaj sobie pięknie maszerował, niczym na defiladzie rosyjskiej. Zatem no niestety, ale będziemy musieli tutaj podziałać i nagrać to szybko i wrócić do domu i wszystkie te ubrania wrzucić do prania. A tymczasem zabieram się do zbierania pokrzywy, ponieważ to miejsce wydaje się bezpieczne pod względem kleszczowym, ponieważ nie widzę, żeby tutaj na mnie wchodziły kolejne okazy oraz test białej reklamówki nie wskazuje na ich obecność, przynajmniej taką, która by mogła komukolwiek zagrozić. No dobra, na obiad starczy. Dobra, jeszcze trochę podagrecznika i wracamy. Miałem tego więcej nazbierać, ale chyba wrócę tutaj o innej porze, bo naprawdę te kleszcze to jest jakaś tragedia. Zatem musimy się przejrzeć porządnie. Szybko zbieram podagrecznik i spadam do domu. Dobra, jak już tu jesteśmy, to jeszcze pozbieram trochę tego szczawiku zajęczego, ale tak dosłownie do smaku kilka. No, nie będziemy przesadzać, takie bardziej ilości, żeby sobie posypać kanapkę, aniżeli się najeść. Nie spodziewałem się, że go będę zbierał, zatem takie rozwiązanie niejako awaryjne. O, kwiatuszki też pozbieramy. Będą ładnie przyozdabiały kanapkę. No dobra, to teraz czas na troszeczkę podagrycznika. A tak co w ogóle my będziemy robili z tej pokrzywy? Oczywiście zrobimy sobie coś a la szpinak. Czyli po prostu weźmiemy, posiekamy tą pokrzywę, posiekamy podagrycznika. Dodamy do tego cebulki, może czosnku, trochę przypraw, podsmażymy i dodamy do makaronu i będzie to po prostu smaczne danie makaronowe. Coś na kształt makaronu ze szpinakiem. Oczywiście miałem jeszcze więcej tego nazbierać i między innymi pokrzywa miała iść na suszenie oraz podagrycznik miał iść na suszenie, ponieważ jestem owsiankowym świrem, który lubi sobie dodawać po prostu tego podagrycznika do owsianek, suszonego podagrycznika. Jednakże w chwili obecnej akcja z kleszczami spowodowała, że nie będziemy tego zbierać, ponieważ zajęłoby to za zbyt długo czasu. Dodatkowo chciałem jeszcze z pokrzywy zrobić po prostu w słoiczki jakieś przetwory na zimę. Podobnie a la szpinak, po prostu posiekać, dodać soli i następnym razem w zimę po prostu sobie taki słoiczek zawekowany wyjmować i dodawać do makaronów różnego rodzaju. Jednakże w chwili obecnej tego nie zrobimy, zatem zrobimy sobie tylko wyłącznie danie. A innym razem jeszcze tutaj przyjedziemy sobie na większe zbiory, ponieważ muszę też pokrzywę ususzyć, żeby była po prostu na herbatki.
to zbieramy trochę tego podagrycznika, oczywiście bardziej do smaku. Jeszcze się można upewnić, czy to by na pewno nie jest coś innego niż podagrycznik. Nie no, ewidentnie podagrycznik. Tylko ciekawostką jest, że jesienią można zbierać także korzenie podagrycznika i je także zjadać. Powiem wam, że co chwilę się rozglądam na te jasne spodnie i sprawdzam, czy oby na pewno nie ma jeszcze kleszczy jakichś. Bo w tym miejscu także mogą być, bo czemu zakładamy, że tylko tam są, a tutaj gniazda nie może być? Oczywiście, że może być. Sądzę, że taka ilość podagrycznika wystarczy do smaku, zatem wkładam sobie to do reklamówki i idziemy w końcu coś z tego przyrządzić. Jakie to małe! Czyby to nie był malutki kleszcz? To jest dzidzi kleszcz! A może to nie kleszcz? To kleszcz! Przyjrzyj się. Oczywiście ktoś może mnie zapytać, jakie właściwości ma pokrzywa. Jest ich całe mnóstwo. Pokrzywa działa odtruwająco, przeciwobrzękowo, moczopędnie, przeciwkrwotocznie. Pobudza działanie krwi oraz ma działanie saluretyczne. Leczy dnę moczonową, rozpuszczają kamienie moczowe. Zwiększa liczbę czerwonych krwinek i hemoglobiny we krwi. Przeciwdziała anemii. Wzmacnia układ odpornościowy. Obniża stężenie cukru we krwi. Ma też właściwości przeciwzapalne. Reguluje przemianę materii. Przy silnych bólach reumatycznych można parzyć się pokrzywą. Podobnie może to złagodzić ból. Podobnie przy bólach kręgosłupa. Stosowana zewnętrznie zapobiega przetłuszczaniu i wypadaniu włosów. Dzięki pokrzywie nie będziesz miał zmarszczek i będziesz żył 200 lat. No dobra, może 100. 70. Co najmniej. Jak widzicie, zastosowań pokrzywy jest całe mnóstwo, a jakie są zastosowania podagrycznika? Działanie moczopędne. Podagrycznik pomaga w chorobach reumatycznych, przy dnie moczanowej, podagrze, działa także przeciwzapalnie, rozkurczowo, odkwaszająco, a nawet delikatnie uspokajająco. Łagodzi oparzenia oraz urządlenia po owadach przy zastosowaniu zewnętrznym. Także jak widzicie, jest tego całe mnóstwo. Jak zwykle zachęcam do subskrybowania mojego kanału i dawania łapek w górę oraz łapek w dół, jeżeli się spodobało lub się nie spodobało. Mam nadzieję, że... A jeżeli chcesz, to w ogóle możesz udostępnić mój materiał. Z całą pewnością będzie to dla mnie bardzo duża zasługa, szczególnie na początkach rozwoju tego kanału. Mam nadzieję, że treści będą coraz ciekawsze, wykwintniejsze oraz jak zwykle życzę wam przede wszystkim szczęścia w życiu i wszystkiego dobrego, ponieważ to jest po prostu najważniejsze. Yo. Dobra, uciekamy, bo chyba mnie zjedzą od środka.